Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacji. Czy Zbigniew Stonoga publikuje kolejne tajne dokumenty? Tym razem chodzi o aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Biznesmen twierdzi, że jest w jego posiadaniu. Tymczasem prokuratura stawia mu kolejne zarzuty w związku z umieszczeniem w sieci akt i informacji ze śledztwa w tzw. aferze podsłuchowej. Czy Zbigniew Stonoga opublikuje kolejne tajne dokumenty? Wczoraj zapowiedział, że jest w posiadaniu aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Biznesmen z dokumentem udał się do prokuratury. Tam został przesłuchany w charakterze podejrzanego w związku z ujawnieniem materiałów z postępowania w sprawie afery podsłuchowej. Prokuratura postawiła mu nowe zarzuty. Został mu przedstawiony drugi zarzut, a więc zarzut publicznego rozpowszechniania w dniu 16 czerwca wiadomości z postępowania przygotowawczego w postaci kolejnych 7 tomów tzw. afery podsłuchowej. Sam biznesmen nie czuje się winny. Cieszę się, że pokazałem polskiemu społeczeństwu od środka to postępowanie prawne w sprawie nagrań i podsłuchów pana Falenty i Kelnerów. Cieszę się, że powstała dyskusja społeczna. Zbigniew Stonoga po spotkaniu w prokuraturze wycofał się na razie z publikowania aneksu do raportu z likwidacji WSI. Niczego nie będę publikował, bo Polska mogłaby na tym wszystkim zbyt dużo stracić. Nie teraz. Tajny dokument ma zawierać dane osób współpracujących z żołnierzami służb i ta współpraca miała wykraczać poza sprawy obronności i bezpieczeństwa państwa. Dysponował tym aneksem przez 5 lat odchodzący prezydent Bronisław Komorowski i była zmowa milczenia w tej sprawie, a więc to jest konsekwencja postawy władz. Publikacja dokumentu mogłaby doprowadzić do kolejnej fali wstrząsów w życiu politycznym, uważają eksperci. Na pewno mogłaby być to bomba, no bo to będzie przede wszystkim prezentować całą grupę ludzi związanych bezpośrednio z tymi służbami i najprawdopodobniej będą to osoby, które nie do końca właściwie realizując te zadania, no będą przedstawione w oczach publiczności, czy naszej, czy też innych osób jako osoby godne zaufania. Ile jeszcze tajnych dokumentów może mieć Zbigniew Stonoga? Na razie nie wiadomo. Wiadomo tylko, że biznesmen idzie za ciosem i zamierza wystartować w jesiennych wyborach parlamentarnych z własnym ugrupowaniem. Ale jeszcze w tej kadencji może mieć w Sejmie swoich przedstawicieli. Poseł SLD Jarosław Gromadzki razem z 15 innymi posłami chce z nim współpracować. Politycy zamierzają złożyć projekt ustawy autorstwa Zbigniewa Stonogi dotyczący zakazu sprawowania funkcji publicznych przez osoby, które takie funkcje sprawowały jeszcze przed 1989 rokiem. 29 czerwca setki pociągów nie ruszą w trasę. Przewozy regionalne zapowiadają strajk generalny. Dziś w tej sprawie odbywa się referendum strajkowe. Referendum strajkowe to odpowiedź na próby zablokowania przez Zarząd Przewozów Regionalnych akcji protestacyjnej zaplanowanej na 29 czerwca. Władze kolejowej spółki złożyły do sądu wniosek o wydanie zakazu przeprowadzenia protestu. Dziękuję zarządowi za spowodowanie jeszcze większej mobilizacji wśród pracowników. My to zrobimy, natomiast niestety my nie możemy wydać takiego wniosku, bo już wnioskowaliśmy kiedyś do prokuratury o sądowy zakaz zarządzania spółką przez marszałków i przez ten zarząd, który prowadzi tą spółkę do upadłości. Sytuacja przewozów regionalnych jest bardzo trudna. Związkowcy alarmują, że konieczne jest jak najszybsze przeprowadzenie planu restrukturyzacji spółki. Domagają się także zawarcia paktu gwarancji pracowniczych na 5 lat. Plan miał być opracowany do końca maja. Zakładam zasilenie przewozów kwotą 750 milionów złotych. 600 milionów złotych przeznaczone zostałoby na oddłużenie spółki, a 150 milionów na jej restrukturyzację. Bezterminowy strajk rozpocznie się po północy z 28 na 29 czerwca. Jak zapowiadają związkowcy, od tego czasu żaden pociąg przewozów regionalnych nie wyruszy w trasę. Dziś na poligonie Żagań-Świętoszów zakończą się ćwiczenia NATO. Wczoraj odbył się pokaz szpicy sił natychmiastowego reagowania. To pierwszy tego typu sprawdzian organizowany w Polsce. W ćwiczeniach o nazwie Noble Jump, szlachetny skok, bierze udział 2100 żołnierzy z 9 krajów: Czech, Holandii, Norwegii, Litwy, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Niemiec i Polski. Prawie wszyscy uczestniczyli we wczorajszym pokazie połączonych sił zadaniowych bardzo wysokiej gotowości, określanych szpicą. Podczas działań wzięło udział ponad 500 jednostek sprzętu, w tym czołgi Leopard, pojazdy opancerzone, a
artyleria, samoloty F-16, śmigłowce Black Hawk i Mi-24. Mamy większość wozy terenowe, lekką artylerię. Dopiero większy element to w przypadku nasze Leopardy czy niemieckie pojazdy Marder. A więc to chodzi o natychmiastowe przemieszczanie się tej szpicy w punkty zapalne, tam gdzie funkcjonuje NATO, a więc gdzie ma pokazać, że możemy odeprzeć jakiś tam atak przeciwnika ze wschodu czy z jakiegoś innego kierunku. Wczorajszemu pokazowi przyglądali się między innymi szef Ministerstwa Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Byłem pod wielkim wrażeniem tak profesjonalizmu żołnierzy, jak ich oddania, jak i możliwości operacyjnych poszczególnych sił zbrojnych. Decyzję o utworzeniu szpicy NATO podjęto podczas ubiegłorocznego szczytu w Walii. Ćwiczenia są odpowiedzią między innymi na zagrożenia płynące z Rosji. Siły mają reagować szybko, maksymalnie w ciągu kilkunastu godzin. Szpica pełną gotowość bojową ma osiągnąć w przyszłym roku. Nadal otwartym pytaniem jest, kto będzie podejmował decyzję o użyciu tych oddziałów. Czy Grecja otrzyma pomoc z Unii Europejskiej? Ostatnie spotkanie ministrów finansów strefy euro zakończyło się fiaskiem. W związku z tym przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zwołuje na najbliższy poniedziałek nadzwyczajny szczyt strefy euro. Stronom ciągle zależy na tym, żeby się porozumieć, bo w ich interesie jest względny spokój. Decyzja przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska o zwołaniu nadzwyczajnego szczytu strefy euro to efekt fiaska kolejnych już rozmów między Grecją a europejskimi wierzycielami. W świetle wyników dzisiejszego posiedzenia Eurogrupy postanowiłem zwołać jej szczyt w poniedziałek 22 czerwca, który rozpocznie się o godzinie 19. Nadszedł czas, aby w trybie pilnym omówić sytuację Grecji na najwyższym szczeblu politycznym. Czytamy w oświadczeniu szefa Rady Europejskiej. Furtka dla Grecji powoli się zamyka. Przełomu w Luksemburgu nie było, a dalsze losy kraju stoją pod dużym znakiem zapytania. Obecny program pomocowy dla Aten wygasa 30 czerwca. Grecji grozi niemal natychmiastowa niewypłacalność, jeśli szybko nie otrzyma pieniędzy. W tym miesiącu Grecja powinna zwrócić blisko 2 miliardy euro, a latem prawie 6. Patrzymy na różnego rodzaju scenariusze, które mogą się zdarzyć w ciągu najbliższych godzin, w najbliższych dniach, a nawet tygodniach. Niech będzie jasne, że nikt nie chce Grexitu. A jeśli grecki rząd powtarza te same rzeczy i utrzymuje się na pozycji, w jakiej jest teraz, to jesteśmy zobowiązani do szukania alternatywnych scenariuszy, czy nam się to podoba, czy nie. W Grecji panuje zmęczenie przeciągającymi się rozmowami. Wszyscy ludzie są zaniepokojeni. Wszyscy chcą Europy, chcą euro, a niektórzy nawet drachmę. Ale nie jest to możliwe. Musimy się zdecydować, co chcemy, gdzie chcemy być. Teraz każdy jest na krawędzi. Grecja jest członkiem Unii Europejskiej. Nie mają prawa nas wyrzucić, nie uznając żadnych praw. To duży błąd. To będzie wielki błąd Europy, jeśli wyrzucą Grecję. Zagrożona bankructwem Grecja od miesięcy prowadzi negocjacje z Komisją Europejską, Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Europejskim Bankiem Centralnym, które domagają się reform strukturalnych w zamian za odblokowanie kolejnej transzy pomocy w wysokości około 7 miliardów euro. Dziś w Bratysławie odbędzie się szczyt Grupy Wyszehradzkiej. W czasie spotkania omawiane będą kwestie m.in. polityki klimatycznej oraz wzrostu gospodarczego. W spotkaniu będzie uczestniczył prezydent Francji François Hollande, a Polskę będzie reprezentowała premier Ewa Kopacz. Dziś rano ma ona się spotkać z głową francuskiego państwa. Wśród najważniejszych kwestii rozmów polityków będzie bezpieczeństwo regionalne w kontekście sytuacji na Ukrainie, bezpieczeństwo energetyczne i polityka klimatyczna. Premierzy czterech krajów omówią także przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które planowane jest w dniach 25-26 czerwca. Grupa Wyszehradzka jest nieformalną, regionalną formą współpracy czterech państw środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. I na zakończenie przenosimy się do auli świętego Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach, gdzie odbyła się premiera filmu poświęconego świętemu Andrzejowi Boboli. Głównym celem ekranizacji pod tytułem Święty Andrzej Bobola, niezłomny patron Polski, jest przybliżenie postaci sługi Bożego oraz szerzenie jego kultu.
Film w reżyserii Edyty Szostek i Agnieszki Pers nie jest typową hagiografią. Autorzy chcieli przede wszystkim pokazać, jak mocno postać świętego spleciona jest z trudną historią Polski. I choć święty Andrzej Bobola jest patronem naszej ojczyzny, dla wielu jest postacią nieznaną. Ekranizacja ma to zmienić, przybliżając męczeństwo świętego, a także wydarzenia, które miały miejsce po jego śmierci. To nie ma być film dla ludzi bardzo pobożnych, bardzo bogobojnych. To ma być film, który ma poruszać. To ma być film, który ma przyciągać do kościoła i który ma pokazać te różne oblicza, jakie są. Bo Andrzej Bobola taki jest. Andrzej Bobola właśnie najczęściej przyciąga tych ludzi, którzy szukają. Zadałem pytanie, kim jesteś i czego chcesz? Słyszę wyraźny głos, jakby cię ktoś przenikał do wewnątrz. Jestem święty Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić strachocinnie. Orędownictwo świętych w niebie, jak podkreśla ksiądz prałat Józef Niżnik, proboszcz parafii Strachocina, gdzie znajduje się sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, jest bardzo potrzebne, szczególnie w dzisiejszych czasach. Naprawdę w dzisiejszym czasie, kiedy zauważamy, są pewne ruchy ku przemiany w Polsce, jeżeli ludzie myślą, że oni sami sobie z tym poradzą, to są w wielkim błędzie. Nie ma dzisiaj takiego Polaka, który by potrafił tych poranionych Polaków pojednać. Nie ma takiej zdolności ludzkiej, żeby dać gotowe rozwiązania. Stąd modlitwa do świętych, a szczególnie do patrona Polski, świętego Andrzeja Boboli, jak wskazuje ksiądz Aleksander Jacyniak, jezuita, jest dla nas Polaków dziś ogromnym ratunkiem. Ja bym bardzo serdecznie apelował do wszystkich ludzi dobrej woli, do ludzi wierzących, by gorąco modlili się do Boga za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli o ratunek także dla Polski. Oprócz tego, że będą modlili się i oby modlili się we wszystkich swoich bardzo osobistych sprawach. Film ukazuje życie świętego Andrzeja Boboli oraz jego obecność w dziejach naszej ojczyzny. Uświadamia widzowi, że to sam święty upomniał się o to, że ma być patronem Polski. I na teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia, godzina 10. Czekam na Państwa. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam na prognozę pogody. Nad Wyspami Brytyjskimi i Morzem Śródziemnym warunki pogody kształtuje słaby klin wyżowy. Nad pozostałą częścią kontynentu dominują układy niżowe z frontami atmosferycznymi. Deszczowo zapowiada się dziś w Londynie, Paryżu, w Warszawie i Wiedniu. W pozostałych krajach pogodnie i bez opadów. Na termometrach od 16 do 30 stopni. I zmieniamy mapę. W naszym kraju dziś pochmurno z przejaśnieniami i opadami. Na północy około 15 stopni, a w pozostałych regionach blisko 16-17 kresek powyżej zera. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny, z zachodu. Wahania ciśnienia. Na barometrach w Warszawie około 1010 hektopaskali. A jaka pogoda czeka nas w poszczególnych miejscowościach? Zobaczmy. Zapraszam.